Cześć, nazywam się Darek Dopierała. Dzisiaj opowiem Tobie bajkę. Jak kot palił fajkę, a kocica papierosa. Przypaliła kawał nosa. Nie będzie to bajka, która ma dobre zakończenie typu, a potem żyli długo i szczęśliwie. Bardziej będzie to bajka braci Grimm albo delikatny thriller, horror. Przedstawiam Tobie Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków. A właściwie alkoholika i siedem sposobów na manipulowanie swoimi uczuciami. Czyli po raz kolejny alternatywna wersja mechanizmu nałogowego regulowania uczuć. Zapraszam. Dawno, dawno temu w pięknej krainie żyła królowa, która miała piękną, mądrą córeczkę. Nazywali ją Królewna Śnieżka, ponieważ miała bladą cerę, co wówczas było modne. Była mądrą dziewczynką, a poddani ją uwielbiali. Niestety królowa matka zmarła. Do pałacu wprowadziła się macocha. Tą macochą był alkohol. Macocha uważała, że jest najpiękniejsza, najmądrzejsza, najważniejsza. Często spoglądała w lustereczko, piła do lustra, pytając, kto jest najpiękniejszy na świecie. Słyszała wtedy: jesteś piękna, mądra, jedyna w swoim rodzaju. Natomiast kiedy Królewna Śnieżka dorosła, była już piękną pannicą, lustereczko odpowiedziało: jesteś piękna, mądra, ale jest Królewna Śnieżka, która jest piękniejsza i mądrzejsza od ciebie. Wysłała myśliwego, żeby zaprowadził Królewnę Śnieżkę do lasu i ją zastrzelił. Wszak alkohol i alkoholizm to choroba śmiertelna, która kończy się śmiercią, jeśli jej nie zatrzymasz. Niestety albo na szczęście myśliwy ulitował się nad Królewną Śnieżką i zamieszkała w domku z krasnoludkami. Alkoholiczka Śnieżka mieszkała z siedmioma krasnoludkami. Jak oni mieli na imię? Pierwszy to Źródlak. Dla alkoholika podstawowym źródłem wszystkich uczuć jest alkohol. Nie ma innych, nie ma naturalnych sposobów, takich jak rozmowa, spacer, wysiłek fizyczny, wycieczka, udział w jakimś koncercie, a może granie na instrumencie, albo po prostu bycie z kimś bliskim. Dla alkoholika jedynym źródłem uczuć jest alkohol. Ten krasnoludek nie żył sam. Tak jak wspomniałem, miał siedmiu braci. Drugi brat miał na imię Manipulant. Krasnoludek Manipulant miał jedno działanie, jedno zadanie. Alkoholik manipuluje swoimi uczuciami po to, żeby się napić. Jest kilka uczuć, które są świetną pożywką dla picia. Pije się pod nie naprawdę świetnie. Poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie niskie poczucie własnej wartości, poczucie krzywdy. Alkoholik manipuluje uczuciami po to, żeby były pretekstem do picia. Kolejny krasnoludek to zmienniak. Alkoholik zmienia swoje uczucia tylko i wyłącznie przez alkohol. Jest ci smutno? Weź się napij. Jesteś głodny? Wypij trochę. Jesteś samotny? Golnij jednego. Na wszystkie uczucia jedynym sposobem staje się alkohol. To troje krasnoludków, którzy rządzili w tej rodzinie. Pomagała im jeszcze czwórka pozostałych krasnoludków. Jak mieli na imię? Przede wszystkim Cierpiętnik i Monotonnik. To byli bracia właściwie nierozłączni. Alkoholik nie lubi cierpienia, nie ma tolerancji na cierpienie, albo jeśli ją ma, to jest ona obniżona. Tak samo nie lubi monotonii. Cierpienie i monotonia powodują u niego wielki ból, który chce zmienić. Oprócz tych dwóch braci była jeszcze kolejna dwójka, która miała ogromną rolę w życiu Śnieżki alkoholiczki. Był to krasnoludek Skrajniak. Pomyśl sobie o basenie, kiedy uruchamia ktoś tak zwaną falę. Woda buja z jednej strony w drugą i w środku zostawia właściwie najmniej tej wody.
Skrajniak, to znaczy alkoholik, lawiruje właściwie między dwoma uczuciami. Cierpienie i ulga. Nie ma nic poza tym. I tutaj wszystko to razem podsumowuje ostatni krasnoludek, magik. Alkoholikowi wydaje się, że alkohol jest jedyną drogą do ulgi. Co oczywiście jest złudzeniem, ale dla niego jest to świętą prawdą. W końcu krasnoludek jest magikiem. Wszystko to razem powoduje, że Śnieżka alkoholiczka była we władaniu tych krasnoludków. I właściwie ta bajka nie skończy się dobrze. Chociaż jest ratunek. Ratunkiem może być książę, który przywiezie nowy zestaw krasnoludków. Jaki? Po pierwsze, nauczenie kontaktowania się z własnymi emocjami. A więc Śnieżka alkoholiczka rozpoznaje swoje własne emocje, nazywa je i wyraża. Dostarcza sobie innych źródeł emocji po to, żeby przerwać monotonię, ale żeby nie było to związane z alkoholem. Ważne jest zrobienie takiej mapy swoich problemów emocjonalnych. Jeśli problemem jest samotność, to trzeba się nią zająć, porozmawiać z kimś, pójść na jakieś spotkanie, zadzwonić do kogoś, spotkać się, tak jak mówiłem, a nie pić. Jeśli czuje alkoholiczka Śnieżka złość, to zamiast rozładowywać tą złość, warto, żeby się przyjrzała, skąd się ta złość wzięła. Bo może mieszkanie było brudno, jest niezadowolona, a może Królewicz przyniósł nie taki kolor kwiatów i poczuła się dla niego nieważna. Jeśli mu tego nie powie, to będzie pielęgnowała tą swoją złość, czyli nadal będzie manipulowała swoimi uczuciami, potęgując je, żeby dać sobie pretekst do dalszego picia. Trzeba zająć się tymi problemami. I tak to jest właśnie w terapii uzależnienia. Przyjrzy się, w jaki sposób kontaktujesz się ze swoimi emocjami, w jaki sposób działasz pod ich wpływem i co z nimi robisz. I zacznij to powoli zmieniać. Dlaczego? Ponieważ każde cierpienie, każda monotonia, każde pragnienie ulgi buduje ogromne napięcie. I to właśnie napięcie jest jednym z podstawowych źródeł głodu alkoholowego, o czym mówiłem już w innych filmach. Mam nadzieję, że spodobała Tobie się taka wersja alternatywna Królewny Śnieżki. Chciałbym, żebyś zapamiętała z tego właśnie te rzeczy. Alkoholiczka, Śnieżka alkoholiczka, za pomocą 7 krasnoludków manipulowała swoimi uczuciami. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia do kolejnego filmu. Pozdrawiam. Darek Dopierała. Trzymaj się. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.